zaczynamy kosić drugi bokos. Nowy nabytek w akcji, ja już dwa razy dookoła sobie obleciałem. Nie wiem w sumie, czy poprzeczniak robić dwa razy. Tutaj to by i dwa starczyło, ale tak jakby coś tam zamiedzą, nie wiem, na przykład kukurydza rosła, żeby nie przykosić, czy no krzaki na przykład, to lepiej będzie trzy razy, no bo jednak nie będziemy mogli dojeżdżać do miedzy, ponieważ tutaj z lewej strony mamy kosiarkę, trzeba będzie uważać. Oblecimy trzy razy dookoła, dzisiaj 28 czerwiec. Już dawno w zasadzie się należało wykosić, z tydzień temu. Ale jeszcze popadało, wam powiem, ta trawa ładnie wody nabrała. Będzie dużo więcej przyczep. Bo zaczęło już ją przypalać wtedy. Teraz właśnie po tych deszczach się wzięła, pewnie miejscami, kurde, będzie mokro. Najgorzej było pierwszy raz dookoła objechać, teraz to wam powiem, już idzie w prawie nabrać, no myślę, że parę hektarów wykoszę, już będzie wcale inaczej. Tutaj jak mamy ten uchwyt od światła, to mniej więcej widzę, że do tamtą gdzieś sięga kosiarka. Może z czasem się GPS-a do waltry założy, w zasadzie to tylko anteny brakuje. Głupo to się zrobiło, że przed kupnem kazaliśmy ją ściągnąć. Ale człowiek już spróbował nawigacji, to teraz nie chce robić inaczej. No lucerna tutaj się udała. W zasadzie ona to już jest odpowiedni moment do koszenia, bo dopiero tutaj zaczyna kwitnąć. No a trawa to już się powypaszała, wam powiem, dawno. Tak od razu nie będziemy zbierać, ja wczoraj troszkę zaczęliśmy u sąsiada jeszcze zbierać, dzisiaj oni mają dokończyć kosić, ja też już coś wytnę u siebie i pojadę, pomogę i później do nas przyjedziemy pewnie najprawdopodobniej jutro po południu. Trochę za dużo może przesnie, ale wam powiem, pierwsza była zebrana troszkę przymokra. To ta może być trochę przysucha, się przemiesza, bo to idzie w jeden silos i będzie ok, myślę. Kurde, szeroki poprzeczniak wyjdzie jak trzy razy, ale dobrze, będzie lepiej zawracać. Tutaj nierówno. No dobra, później się widzimy, jest po szóstej gdzieś. Od południa pewnie lecę zbierać do sąsiada. A u siebie ile się uda, to się uda. Ale wam powiem, teraz to będzie ubywać chyba. Cyk, opuszczamy przednią. Tutaj mam te dwie naraz, tylnie się opuszczają. No i lecimy. No i słuchajcie, ja wyciąłem już 7 hektarów, tutaj jest druga działka. Lecę teraz za rów. Coraz lepiej to idzie, człowiek wprawy nabiera. Zaraz wam pokażę, jak obkaszuję od miedzy. Tak, jest jakaś łąka obocznie. Tutaj miejscem woda stała, ale myślę, że do jutra obecnie. I tak jak mówię, resztę tam właśnie, gdzie mokro, to zostawię na jutro po prostu. Jest dzisiaj, będzie dość ciepło, myślę, że będzie duża różnica. Już od wczoraj to jest spora różnica. I tutaj plus właśnie tych kosiarek, zobaczcie, można sobie ładnie odrowo obkosić, ale ja tam się nie pcham, tam jest lekkie zawyżenie. Żeby o ziemię tam nie ryć po prostu. Dobra, to będzie gdzieś dotąd. Podlecę teraz sobie tymi. Podniosę. I
teraz tak, opuszczam sobie tylko prawą kosiarkę. Kosimy na dwie, lewa jest w powietrzu. I zobaczcie, można sobie ładnie, równiutko. Też zależy, czy obocznie jest duża trawa. Tutaj patrzę, że nie trąca prawie obocznie. O, i zobaczcie, możemy sobie równiutko, ładnie obkosić. A tak trzeba się cały czas przyglądać, gdzieś się trochę zagapi człowiek. Zaraz trąci sąsiadowi obocznie. A tak elegancko jest. Tutaj kurde kołek patrzę. Zobaczymy, czy go trąci. No, muszę ominąć. O, gdzieś tak dotąd. Pewnie. Trzeba patrzeć, o tak. Oj, tutaj to jest plon, wam powiem. Tutaj ogólnie dla eksperymentu lałem odżywkę na trawę. Może jest jakiś efekt. Tutaj trochę słabsza była pierwsza. Poczekajcie. I też wapno tutaj rozrzuciłem. Magnezowe. O, i teraz tak robię tutaj dwa razy. Cyk, cyk. Wcale tak źle wam powiem, się tutaj te rogi nie obkaszuje. Dobrze jest. O, cyk, wjeżdżam sobie przednią, podcofamy. Elegancko do kantu będzie wycięte. Myślałem, że gorzej będzie to szło. Teraz tylko uważaj, żeby tam niczego nie przykosić. Dobra. Opuszczamy. I lecimy. O, i luks jest. Teraz tylko się przyglądać. Ale ubywa wam powiem, tam 6 hektarów, jak dobra działka to przez godzinę wytnie. Jak słabsza działka to 4-5. Gorsza do koszenia, tak powiem może. Tutaj będzie gorzej, bo mamy krzaki, ale zrobimy taki myk. Cyk. Teraz wjedziemy. I później jak będę przechodził sobie, to tutaj boczną trącę. Albo teraz w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz myślę, że tam tylko wcofać, troszkę pewnie zostanie, ale to się dotnie. Dobra, co tam jeszcze zostanie, to się później dotnie. Na plon wam powiem, nie narzekam. Spodziewałem się gorszego, no bo mówię, po górkach wypaliło, ale po dołkach jest fest trawa. Przyczep też będzie do oporu, myślę, że połowa, 30 na pewno, a może i więcej, bo takiego suchego to dużo nie wchodzi. Zaraz się wywala górą. Tutaj ciekawe, czy nie będzie mokro, tutaj było odsiewane. Nie, sucho. Dobrze jest. Trochę się niepożądanych chwastów pokazało tam, co mokro, no ale tutaj już mamy fajną trawkę. Życica z kubkówką i bodajże z bietliną, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj taki torf bardziej. I teraz tak zrobimy, tak. Jedziemy jeszcze w tamtą stronę, a tutaj będę poprzek jechał i tak na całości od tamtej strony to się to trąci. O, i tutaj gdzie było odsiewane, to też tych żółtych kwiatków trochę się pokazało. O, i
i ciśniemy. Na drugi pokos poszło 200 saletry po skoszeniu. No i tam trochę gnojowicy, gdzie nie, gdzie, tak jak mówię, tutaj odżywka, starter. Myślę, że w silos może nie wejść. Jak nie, to się będzie przedłużać, a jak dużo zostanie, to mam już klienta na trawę i przyczepą się mu tam zwiezie do wsi obok. Bo myślę, że jak teraz wejdzie wszystko, to coś z trzeciego sprzedam tej trawy. Bardzo duży zapas jest, to myślę, że u każdego. Tutaj możemy zrobić tak sobie, później najwyżej tam się dotnie. Tutaj trzeba uważać, żeby nie było gałęzi po tych wichurach. Może być. O, tutaj jest. W porę zobaczyłem jeszcze. To można i po łuku tak zrobić, bo to i tak później za grabiarką nie weźmie. Niech będzie tak. Myślę, że
że tam jak się już skosi raz, to ta trawa będzie miała już łatwiej odbić i drugi pokos będzie dużo lepszy. No zobaczycie, może wam pokażę jak tam będę kosił, jak to wygląda. No muszę pokazać, bo na pewno jesteście ciekawi. Tylko tak jak mówię, nie wiem czy na jutro tam nie zostawić, bo może być mokro. No i dobra, raz w koło objechane. Później się jeszcze usłyszymy. No, tutaj jeszcze dociąć przednią. No i luks jest. Dobra. No i słuchajcie, jestem tutaj właśnie na tej łące sianej bezorkowo na torfie. Jak widzicie tutaj miejscami dużo tych chwastów, ale są miejsca, gdzie jest fajna ta trawa. Tutaj jest ta trawa z baren bruga. Myślę, że drugi pokos będzie już dużo lepszy i będzie mniej tego odpadu, a więcej trawy. Za chwilę wyjdę, wam pokażę z bliska. Tutaj trochę górki, to słabsza. Ale ogólnie ta działka była siana wcześniej, ze 2 tygodnie, niż ta za rowem. Bo tam było mokro, tam będzie gorzej. No a tutaj coś tam jest. Trochę te zielsko zagłuszyło, ale jest trochę i trawy. Tu myślałem, bałem się, że będzie mokro, ale jednak rów trochę odmulony i jest różnica. Po takim deszczu, kurde, sucho. Ciekawe jak tu będzie, ale myślę, że podobnie. Jedną ręką, to kurde. Dobra. Tutaj gdzie dołek to stała woda, to jest mniejsza trawa. Ale i tak się wzięła, wam powiem, dużo gorzej to wyglądało. Myślę, że będzie lepiej, nie? Ten po jeden pokos, aby skosić. Dobra, zaraz wyjdę, pokażę z bliska. Tutaj widzę, że jest więcej trawy, po prostu zielsko tak nie wybiło do góry. Te chwasty łąkowe. Dobra. Pokażę też wam zestaw z zewnątrz. Sporo chwastów jest, ale zobaczcie. Jest i trawa, jak się przyjrzeć dobrze z bliska. Malutka, ale jest. Mówię, aby to raz skosić. No, tutaj nie jest taka zła w sumie. Tak prezentuje się samolot. No jest trochę tych chwastów, ale tutaj widzę, że też jest ładna trawka. Ogólnie myślałem, że będzie gorzej, ale wzięła się ta trawa. Ja jeszcze tutaj dorzuciłem wapna. Poszła też odżywka, no i myślę, że będzie efekt. Tak się prezentuje zestaw z boku, tak z tyłu. No teraz ubywa wam, powiem, pola. Jeszcze też nie wspomniałem, na jakich obrotach pracuję. Tak gdzieś około 900. Już nie 1000. Czyli no troszeczkę mniejsze obroty, będzie mniejsze spalanie. No i co, ja lecę dalej, wam powiem, przez godzinę ponad wykosiłem tam 8 hektarów jest. Ale rów przegradza jeden, tam później drugi. Gdzieś z 1,5 godziny i 8 hektarów poszło. Czyli no ubywa, do południa myślę sporo wykoszę. I później lecę zbierać. Resztę zostawię na jutro, bo to kurde za dużo i przesnie. Część niech będzie troszkę wilgotniejsze, to jutro wytnę rano. No i co, lecimy. Tutaj troszeczkę wyżej koszę. Pierwszy pokos, niech będzie trochę wyżej.
I tak jak mówię, liczę już na lepszy pokos ten drugi, bo na razie nie wygląda to dobrze, ale jest, i tak jestem zadowolony. Dobra, lecę, na razie. Usłyszymy się pewnie podczas zbierania już. Szybki luk na trawę DSV Kantrysiana w tym roku, już jest to jej drugi pokos. Na piątej klasie, tutaj troszeczkę przypaliło, jest słaba, ale wjeżdżamy w dołek. No i masy tutaj jest, wam powiem. Gorzej może z jakością, bo ona już dawno się wykłosiła. Ale masy tutaj jest. Zwłaszcza, że tak jak mówię, to jest już drugi pokos. Pierwszego było mało, bo było tyle, że przycięte, nie? Tam niecała przyczepa była z 5 hektarów. No a teraz myślę, że z 5 przyczep może być z tych 5 hektarów albo 4.